W Ustrońskim Muzeum imienia Jana Jarockiego będzie można od jutra oglądać wystawę prac Zdzisława Beksińskiego. O twórczości tego znanego artysty z Sanoka opowiada nam dyrektor tamtejszego muzeum, dr Jarosław Serafin. Zdzisław Beksiński jest pewnie, trzeba śmiało powiedzieć, jednym z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, na pewno najbardziej oryginalnych. A trudno jego twórczość zestawić z czymkolwiek innym. Jest to również postać naznaczona tragedią. Tragedią życiową w postaci najpierw na samobójczej śmierci syna, potem tragicznej śmierci samego artysty, to znaczy zamordowany w 2005 roku w Warszawie. No i Zdzisław Beksiński to postać, która, jak tutaj widzimy, wyrażała swoją twórczość w różnych stylach, ale zawsze w pewnej wspólnocie powiedzmy wątków, motywów. Ta twórczość zahacza właśnie wątki śmierci, przemijania, porusza motyw upływu czasu. To są te takie siły napędowe twórczości Beksińskiego. Ile tutaj można obejrzeć obrazów twórcy? Obrazów obejrzymy na wystawie 12. To będą obrazy, które prezentują czy ilustrują różne okresy twórczości. Okres fantastyczny, czyli ten najbardziej znany, ale również późniejszy, tak zwany okres warszawski. Ale poza obrazami, jak widać, na wystawa będzie tworzona również przez fotografię artystyczną, właściwie pierwszą dziedzinę twórczości, w której Beksiński realizował się jeszcze w latach 50., wreszcie również rysunki, a zatem taki szerszy przekrój twórczości. Jak często możemy oglądać obrazy Beksińskiego poza jego rodzinnym Sanokiem? Stosunkowo rzadko, znaczy nie organizujemy zbyt wielu wystaw czasowych, chociaż ten rok był obfity właściwie w całej Polsce. W Warszawie w samym sezonie letnim odbyły się 3 duże wystawy. Wystawa w Koneserze, wystawa w Muzeum Archidiecezji, wreszcie wystawa organizowana przez Dom Aukcyjny AgraArt. Do tego doszły dodatkowe wystawy czasowe m.in. w Sosnowcu, m.in. w Muzeum Romantyzmu, no i wreszcie tutaj w Ustroniu. Zatem był to rok bardzo intensywny, zresztą był to chyba w ogóle rok Beksińskiego, bo choćby na niwie aukcyjnej znalazło to odzwierciedlenie w niezwykłych rekordach bitych sukcesywnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.